Witam Państwa ponownie. Liczba samotnych rodziców wydaje się rosnąć z roku na rok, a wraz z nią przybywa problemów związanych z próbą wychowywania dzieci w pojedynkę. Skąd brać siły, by nie tylko zapewnić rodzinie utrzymanie i zaspokoić wszystkie jej potrzeby, ale i obdarzyć zdrową miłością, tak by utrzymać ją razem? Bohaterka naszej dzisiejszej historii zrozumiała, że będzie to możliwe dopiero, kiedy jej serce, umysł i życie zostaną wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Zdziwiłbyś się, widząc, jacy ludzie trafiają do Pacific Garden Mission. Od takich, którzy przychodzą tu tylko na jedną noc, po stałych mieszkańców. Są wśród nich ludzie wykształceni, którzy odnosili sukcesy w swojej branży, póki nie zbankrutowali i świat im się nie zawalił. Powody, dla których ponieśli porażkę, nie są ważne dla pracowników naszej misji. Wszystkich witamy równie serdecznie i zapewniamy im kąpiel, wygodny nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet niezbędną pomoc medyczną i dentystyczną. Z wszystkimi też dzielimy się chlebem życia. Poprzez poradnictwo, modlitwę i miłość każdy z naszych gości poznaje tego, który nigdy nie zawodzi. Dla wielu z nich oznacza to rozliczenie się ze smutną przeszłością i początek nowego życia. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2517 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Cześć, Teresa. Jak leci? Padam na twarz. A jak ta nowa opiekunka do dzieci, sprawdza się? Tak, nie mogę narzekać. Nie wiem, co bym bez niej zrobiła. Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Naprawdę ci współczuję. Zwłaszcza z tym maleństwem. No, lekko nie jest. Ale przynajmniej już się we mnie nie gotuje na myśl o Jacku. Po prostu o nim nie myślę. A wiesz, gdzie on jest? Nie. Chyba wyjechał ze stanu, więc jest poza zasięgiem prawa. Dobrze, że jesteś taka silna. Silna? Znaczy, ja wiem. Czasami miałabym ochotę po prostu odpuścić sobie, załamać się i odpłynąć na boczny tor. A przecież ktoś zająłby się tymi dziećmi. Który z samotnych rodziców nie miał takich chwil, gdy marzył o tym, by po prostu uciec, zniknąć i zrzucić z siebie to brzemię odpowiedzialności? Nie jest łatwo podołać wszystkim obowiązkom i samotnie podejmować decyzje, o czym boleśnie przekonała się nasza bohaterka. Na szczęście przekonała się również, że wcale nie musi tak być. Teraz opowiada o swoich doświadczeniach, by pomóc innym, będącym w podobnej sytuacji. Prawdziwa historia kobiety, którą nazwaliśmy Teresa, już teraz w Wyzwolonym. Jak doszło do tego, że zostałam samotną matką? Dorastałam w szczęśliwym, bezpiecznym domu jako najmłodsza z ośmiorga dzieci. Moi rodzice bardzo się kochali i w każdą niedzielę prowadzili nas do kościoła. Ojciec był menadżerem wysokiego szczebla w Nebraska Power Company, więc byliśmy znani i dobrze wykształceni. Ja chodziłam do prywatnej szkoły dla dziewcząt, kiedy miałam 12 lat. Niespodziewanie umarła mama i nasze życie radykalnie się zmieniło. Trwała wtedy II wojna światowa. Jeden z moich braci był wtedy w domu na przepustce. Jak sobie radzisz, Teresa? Nie mogę w to uwierzyć. Myślałam, że usunięcie macicy to prosta operacja. Dlaczego musiała umrzeć? Czasem ludzie nie przeżywają prostej operacji. To był zator. Ja ciągle czekam, że wejdzie przez te drzwi. Wszyscy tak myślimy. Już nigdy nie będzie tak jak przedtem. Nigdy.
Tato jest w bardzo złym stanie. Jak możecie brać teraz ślub? Bez mamy? Przełożyliśmy go o tydzień. I co my bez niej zrobimy? Musimy być silni, Teresa. Ze względu na tatę. Po śmierci mamy ojciec był bardzo przygnębiony i zupełnie zamknął się w sobie. A nasz dom stał się ponury. Czułam się tak, jakby oboje moi rodzice odeszli. Być może dlatego już w szkole średniej tak bardzo lgnęłam do Jacka. Miał wspaniałe poczucie humoru i nie rozśmieszał, ale wiedziałam, czego chcę. I byłam w tym konsekwentna. Planowaliśmy ślub po maturze, a ja zamierzałam układać życie zgodnie ze swoim planem. W głowie mi się nie mieści, że nigdy wcześniej nie byłaś na meczu futbolowym. A jak miałam być? W mojej szkole nie uprawia się takich sportów. Przecież to szkoła dla dziewczyn. No tak. Elitarna, prywatna szkoła. Zapomniałem. Moja mama uważa, że jesteś za dobra dla mnie, że nie jesteśmy z tej samej półki. Co? Chyba nie mówisz poważnie. No wiesz, wy jesteście tutejszą elitą. Bogaci, świetnie wykształceni. Och, nie bądź głupi. Kiedy skończysz college, będziesz miał świetny zawód i zarobisz mnóstwo pieniędzy. Tak? A co niby będę robił? No nie wiem, cokolwiek zechcesz. Dziękuję. Już myślałem, że wszystko zaplanowałeś. Głupek. A trzeba sobie stawiać jakieś cele na przyszłość. Pewnego dnia będziemy mieli piękny dom i mnóstwo dzieci. Nie przerażaj mnie. I nie zapominaj, że ja jestem jedynakiem. Po śmierci mamy wspólnie z siostrami prowadziłyśmy dom. Zgodnie z planem, po maturze w wieku 19 lat wyszłam za mąż. Jack był o rok starszy. W naszym małżeństwie nadal stawiałam na swoim. Nie rozumiałam, że dla męża ważne jest, by to on przewodził w domu. Zamiast tego za wszelką cenę próbowałam go zmieniać. Nalegałam, żeby skończył college, upierałam się przy kupnie domu, który mnie się podobał. Jack po krótkiej walce przestał się ze mną spierać. Ale kiedy spodziewaliśmy się piątego dziecka, niespodziewanie oświadczył, że czuje się nieszczęśliwy. Jack, czy to ty? Cześć. A gdzie byłeś? A czy to ważne? A co to za odpowiedź? Szczera. Znowu piłeś. Nie rozumiem cię. Mamy cudowny dom, wspaniałą rodzinę, a ciebie nigdy nie ma. Dlaczego? Ty mnie wcale nie potrzebujesz, Teresa. Nie potrzebujesz nikogo. Potrzebuję cię, Jack. A dzieci potrzebują nas. Co? Ja nie potrafię być z nimi tak, jakbym chciała, kiedy muszę się martwić o ciebie. Potrafisz zniknąć na całe dni. Czy jest jakaś inna kobieta? Nie, Teresa. Jack! Rozmawiaj ze mną! Idę do łóżka, jestem zmęczony. Mam dość wszystkiego. W naszym domu brakowało stabilności. Jack potrafił zniknąć na kilka dni, a potem wracał. Odkryłam, że mnie zdradza, a kiedy urodziło się nasze piąte dziecko, byłam emocjonalnym wrakiem. W końcu postanowiłam się z nim rozmówić. Nie powiedziałeś mi o czeku, który wystawiłeś w zeszłym tygodniu w barze. O mało nie przekroczyliśmy stanu konta. Chyba nie potrafię niczego zrobić dobrze. Bardzo by nam pomogło, gdybyś więcej czasu spędzał ze mną i z dziećmi. Nie cieszysz się z syna? Tak, Teresa. Pewnie, że się cieszę. Musisz się na coś zdecydować, Jack. Kocham cię i chcę, żebyś tu został, ale nie mogę tak dłużej żyć. Halo? Betty? Jack odszedł. Po prostu nas zostawił. Och, Teresa, tak mi przykro. Jak on mógł to zrobić? Może wróci? Nie. Powiedziałam mu, że musi wybierać, że nie mogę dłużej tak żyć, nigdy nie wiedząc gdzie ani z kim jest. I co on na to? Nie powiedział słowa.
Po prostu podszedł do drzwi, popatrzył długo wokoło i wyszedł. Jak ja mam wychowywać dzieci bez ojca? Nie martw się. Nie jesteś sama. Pomożemy ci. Chociaż zawiodłam jako żona, byłam zdeterminowana, żeby być dobrą matką i nauczyć moje dzieci, jak mają żyć w tym świecie. Problem w tym, że sama nie znałam na to odpowiedzi, a nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jej nie znam. Wynajęłam opiekunkę do dzieci, ponieważ musiałam pracować. Moje skromne zarobki ledwo starczały na nasze utrzymanie. Jack przeprowadził się do Kalifornii, gdzie otrzymał rozwód i niedługo potem ponownie się ożenił. Nie poczuwał się do tego, żeby wspierać nas finansowo. Moja rodzina i teściowie pomagali jak mogli, ale pomiędzy mną a teściową wisiało nigdy niewypowiedziane oskarżenie, co dodatkowo mnie obciążało. Moja najstarsza córka miała na imię Sheila. Kiedy była mała, na jej nerce wystąpił złośliwy guz. Udało się go usunąć, ale cały czas martwiłam się, co będzie dalej. Gdzieś około 13 roku życia nastąpiła w niej wyraźna zmiana. Mamo? Czytałam książkę o śmierci Jezusa. Nie miałam pojęcia, że tak bardzo musiał cierpieć. Był strasznie bity. Wyszydzali go i pluli mu w twarz. Jak mogli robić coś takiego Synowi Bożemu? Oni nie wierzyli, że jest Synem Boga. Przypomniałam sobie, jaki to ból, kiedy wbijesz sobie drzazgę, a jemu wcisnęli na głowę koronę cierniową z kolcami długimi na 5 centymetrów. Trudno to sobie wyobrazić. A potem został ukrzyżowany. Wszystko dlatego, że tak bardzo nas kocha. Mamo, on musiał być Bogiem. Żeby umieć przebaczyć tym, którzy wbijają ci gwoździe w ręce i stopy. Nie, nikt inny nie byłby do tego zdolny. Pewnie masz rację. Aż chcę się płakać. Chciałabym się zmienić. W piękny październikowy dzień Sheila wybrała się z koleżanką na przejażdżkę konną. Spadła z konia i zapadła w śpiączkę. Kiedy dotarłam do domu jej przyjaciółki, nieprzytomna leżała na sofie, na nic nie reagując. W szpitalu neurolog szybko wykrył nieoperacyjny guz w samym środku mózgu. Przez całą noc była podłączona do respiratora. A następnego dnia miała potężny krwotok mózgowy i zmarła. Bardzo ciężko było mi powiedzieć dzieciom, że Sheila nie żyje. To był szok dla nas wszystkich. Jack nie przyjechał na pogrzeb, ale to w jakimś sensie nawet przyniosło mi ulgę. Gdyby zjawił się, a potem znowu zniknął, dla dzieci byłby to kolejny cios emocjonalny. Dzieci dorastały. Kiedy osiągnęły wiek dojrzewania, weszły w okres buntu, z czym niełatwo było mi sobie poradzić. Z pomocą przyszła mi moja siostra, która okazała się prawdziwą przyjaciółką, zawsze gotową, żeby mnie wysłuchać. Jak radzi sobie Tom? A daj spokój, same z nim problemy. Wie, że po lekcjach ma iść prosto do domu, a potrafi bez uprzedzenia przepaść na całe godziny. W ogóle o niczym mi nie mówi. Czy on czasem nie ćpa? Jakich ma kolegów? Znasz ich? Niestety. Nie wiem, czy bierze coś jeszcze, ale na pewno popala trawkę. Kiedyś wróciłam wcześniej z pracy i przełapałam go na tym. Jarał w piwnicy z kolegami. No i co z tym zrobisz? No nie wiem. Zabrałam go do psychologa, bo nic innego nie przyszło mi do głowy. Dostałam od kogoś taką książkę. Może to by ci jakoś pomogło? Książka mówiła o przeżyciach i doświadczeniach chrześcijan. Ludzie modlili się w konkretnych sprawach, a życie wielu z nich zostało zmienione, jeśli tylko zaufali Chrystusowi. Pewnej nocy w styczniu 1974 siedziałam sama w pokoju, spisując listę zamierzeń na rozpoczynający się rok. I nagle coś mnie natchnęło, żeby na jej szczycie umieścić Boga. Zrobiłam to i zaczęłam się modlić. Najszczerszą modlitwą w moim życiu. Boże, nie kocham Cię, choć bardzo bym chciała. Próbowałam i Ty o tym wiesz, ale nie potrafię. Dlatego proszę Cię, pomóż mi w tym. Pomóż mi pokonać moje wątpliwości tak, żebyś mógł być najważniejszy w moim życiu.
Halo? Cześć, Teresa. Bardzo jesteś zajęta? Nie. Możesz mi wierzyć albo nie, ale właśnie czytam Biblię. Naprawdę? To wspaniale. Niezła rzecz, co? No, jestem pod wrażeniem. Czytam i czytam i nigdy nie mam dość. Wiem, gdzie jest prowadzone dobre studium biblijne, do którego mogłabyś dołączyć. Wieczorami, niestety. Zapisz mnie. Chętnie dowiem się czegoś więcej. Niesamowitych rzeczy uczę się, czytając Biblię. Aż mnie to zadziwia. Na przykład? Na przykład przebaczyłam Jackowi. To dobrze. Trudno to wyjaśnić, ale teraz naprawdę mi na nim zależy. Boże słowo zmienia cię. I wiesz co jeszcze? Tak. Zawsze miałam wrogie uczucia wobec mojej teściowej, bo uważałam, że rozpieszczała Jacka i dlatego jest taki nieodpowiedzialny. Ale myliłam się, obwiniając ją o jego problemy. Ze wszystkich moich pomysłów na to, by stać się lepszą, zmienić siebie i swoje życie, sprawdził się tylko jeden – Jezus. I to On tego dokonał. Odkąd zaczęłam chodzić do kościoła i na studium biblijne, dokonująca się we mnie przemiana stała się jeszcze bardziej widoczna. Zmieniałam się, choć tego nie rozumiałam. Zaczęły się też zmieniać moje dzieci. Jako pierwszy za Chrystusem poszedł mój 13-letni syn. Po nim najstarsza córka, która po śmierci Shaili przez kilka lat cierpiała na depresję. Leczyła się, ale dopiero Bóg ją uzdrowił i wypełnił pokojem. Jednak najmłodsza córka nadal pozostawała zbuntowana. Bardzo się za nią modliliśmy. Mamo? Tak? Tu jestem, kochanie. Coś się stało? To było niesamowite. Poszłam dziś wieczorem na imprezę. W pewnej chwili rozejrzałam się wokół siebie i zdałam sobie sprawę, że nie powinno mnie tam być. Nagle wszystko wydało mi się takie puste. Dotarło do mnie, że zwyczajnie marnujemy nasze życie, więc wsiadłam do auta i wróciłam do domu. Chwała Bogu, kochanie. A poczekaj, jeszcze nie skończyłam. Było ciemno. Padał deszcz. Nie mogłam się stamtąd wydostać. Ciągle wjeżdżałam w jakąś ślepą uliczkę. Myślisz, że Bóg mówił do ciebie? I to jeszcze jak? Byłam przerażona. Znów wjechałam w ślepą uliczkę. Popatrzyłam na znak, a on gapił się na mnie w świetle reflektorów i deszczu. I jakbym słyszała, że Bóg mówi do mnie, że moje życie skończy się właśnie w taki sposób. Ślepa uliczka. Rozpłakałam się, mamo. Pochyliłam się nad kierownicą i powiedziałam: poddaję się, Boże. Poddaję się. Och, kochanie, tak się cieszę. Ja też. Jak tylko weszłaś, wiedziałam, że coś się zmieniło. Och, mamo. Kiedy postanowiłam zaangażować się w służbę w duszpasterstwie kobiet, wszystkie moje dzieci były już zbawione. Wiedziałam, że zanim rozpocznę pracę, powinnam pójść do mojej teściowej i poprosić ją o wybaczenie. Przebaczyć ci? Niby co? To, że nie byłam żoną ani synową taką, jaką powinnam być. Jestem bardzo krytyczna, mamo. I byłam rozżalona, że moje życie nie ułożyło się tak, jak tego chciałam. I obwiniałam ciebie o niektóre problemy Jacka. Och, nie przejmuj się tym, Teresa. To dla mnie bardzo ważne. Muszę wiedzieć, że wybaczyłaś mi to, co złego robiłam. Gdybym znała Boga i Jego naukę, nasze życie byłoby zupełnie inne. To dobrze, że przemyślałaś sobie pewne sprawy. Przemyślałam? To coś więcej, mamo. Ja narodziłam się na nowo. Zaprosiłam Jezusa do mojego serca. Poprosiłam Go, żeby mnie zmienił i On to zrobił. Biblia mówi, że jeśli kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Bóg naprawdę przemienia. To dobrze, Teresa. Wybaczasz mi? Tak, wybaczam. Jednak kilka dni później zadzwoniła do mnie i powiedziała, że prosiłam ją o zbyt wiele. Nie może mi wybaczyć.
Byłam rozczarowana, ale prosiłam Boga, by dał mi szansę pokazać jej, że naprawdę ją kocham. Odpowiedział na te modlitwy 5 lat później, kiedy umierała na raka i poprosiła mnie, żebym przyszła. Wzięłam urlop, żeby się nią opiekować. Pewnego dnia, kiedy ją kąpałam, zaskoczyła mnie. Teresa, muszę to powiedzieć, póki jeszcze mogę. Nie byłam dla ciebie zbyt miła, proszę. Wybacz mi. I chciałabym, żebyś wiedziała, że ja ci przebaczyłam. Wybaczam ci, mamo. Nie można chować urazy, kiedy poznało się Boga. Dlatego Jezus powiedział, złodziej przychodzi po to, by kraść i zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, by miały życie i to życie w obfitości. On daje nam miłość do innych. Kiedy przyszłaś do mnie 5 lat temu, od razu zauważyłam te zmiany. Zobaczyłam, że jesteś kimś innym. Gdybym od początku małżeństwa wiedziała, co Biblia mówi żonom w liście do Efezjan, że powinny szanować swoich mężów. Naprawdę jest tam tak napisane? Tak. Rozdział 5, wiersz chyba 33. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Feministkom by się to nie podobało. Wiesz, mamo, wiele małżeństw zostałoby uratowanych, gdyby były posłuszne Bożemu Słowu. Od tej chwili moja teściowa i ja żywiłyśmy do siebie prawdziwą miłość. Taką, jaką może dać jedynie Chrystus. Kilka tygodni przed śmiercią postanowiła oddać mu swoje życie. Pod koniec, kiedy była już w szpitalu, Jack przyjechał ją odwiedzić. Siedzieliśmy sami w poczekalni. Nasze dorosłe już dzieci odwiedzały go od czasu do czasu, ale ja nie widziałam go od 23 lat. Nie chciałbym tak cierpieć. Kiedy przyjdzie mój czas, mam nadzieję, że odejdę tak szybko jak tata. A co potem, Jack? Nie wierzę w życie po śmierci. Jack, wierzysz czy nie, gdzieś spędzisz wieczność. I obawiam się, że przez całą wieczność będziesz cierpiał. Ponieważ Biblia mówi, a jak postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Nie wierzę w to. Pamiętasz, jaka kiedyś byłam? Wszechwiedząca, roszczeniowa, krytyczna. Jezus to wszystko zmienił. Obudził w moim sercu miłość do innych. Miłość zamiast potępiania. On tak właśnie zmienia ludzi. I to samo może zrobić dla ciebie. Z pewnością dostrzegasz we mnie te zmiany. No, z pewnością jesteś bardziej religijna niż kiedyś. Wciągnęło cię, co? No i pracujesz pewnie w jakiejś misji, tak? Owszem, wciągnęło mnie, Jack, ponieważ Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale wierzę, że Sheila została zbawiona, zanim umarła. Więc spotkamy się w niebie. Wszystkie nasze dzieci uwierzyły w Chrystusa. Pomyśl, proszę, o tym, co powiedziałam. Jack obiecał przeczytać broszurkę, którą dałam mu tego dnia, w 1984 roku. Potem znów długo go nie widziałam. A 2 lata temu, kiedy nasz najmłodszy syn, który jest misjonarzem w Brazylii, przyjechał do domu na urlop ze swoją rodziną, w trakcie rozmowy urodziła się dziwna propozycja. Wygląda na to, że tata niezbyt sobie radzi. A tak myślisz? Znowu się rozwiódł. Wiem. Jego żona zadzwoniła do mnie, kiedy ją zostawił. Pytała, jak sobie radzić z bólem i odrzuceniem. Więc opowiedziałam jej o Bożym planie zbawienia. A ona modliła się ze mną i przyjęła Jezusa. No to świetnie, mamo.
Jestem tylko narzędziem w rękach pana, synu. Eli ma rację. To, że mogliśmy wybaczyć tacie, wzięło się głównie stąd, że przez te wszystkie lata, a zwłaszcza kiedy dorastaliśmy, ty go nie krytykowałaś. Nie ustawiałaś nas przeciwko niemu. Było to możliwe tylko dzięki Bogu. Powinniśmy zaprosić tatę na święto dziękczynienia. Ale no, chyba oszalałeś. Nie widziałam go od czasu, kiedy zmarła jego matka. Od 84 roku. Ale o czym miałabym z nim rozmawiać? On wciąż nie jest zbawiony, mamo. Jaka to wspaniała okazja, żeby pokazać mu Bożą miłość. Jak ty to zrobiłaś, Teresa? Indyka? Powolutku, wcale się nie wysilając. Nie, nie, mam na myśli wychowanie dzieci. No, z tym na pewno było więcej zachodu. Ale Bóg zawsze był blisko, mimo że z początku nie zdawałam sobie z tego sprawy. Aj, wspaniale wyrosły. Bułeczki? To ja je upiekłam. Nie bułeczki, wy dzieci. To z pewnością była ciężka praca Boga. Dobrze, wszystko gotowe, siadajmy. Podziękujesz, Patryk. Chwyćmy się za ręce. Boże Ojcze, jesteśmy ci tak bardzo wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa, jakich doznajemy w naszym życiu. Dziękujemy ci za naszą rodzinę, Panie. Dziękujemy za to jedzenie. A przede wszystkim dziękujemy za Jezusa, który oddał samego siebie, byśmy mogli ciebie poznać i zyskać życie wieczne. Panie, modlę się, byśmy zawsze pamiętali o tych, którzy mają niewiele i żebyś ty obdarzył ich swoją miłością i dał im dar życia. Modlę się w imię Jezusa. Amen. Amen. Miłość, którą może dać tylko Bóg, spłynęła na tego człowieka, który kiedyś nas porzucił. A teraz w trakcie tej wizyty wielokrotnie był poruszony do łez. Modlimy się, by mógł doświadczyć naszego przebaczenia i zwrócić się do Boga, aby i on mu przebaczył. Prosimy, módlcie się razem z nami. W 98 roku przeszłam na emeryturę, ale nadal aktywnie działam w chrześcijańskich klubach dla kobiet i nadal mówię im, by przede wszystkim kochały Boga z całego serca i z całej duszy i z całej myśli swojej, ale również by szanowały swoich mężów i pozwoliły im przewodzić. W programie numer 2517 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii kobiety nazwanej przez nas Teresą. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.